Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej debacie na tegorocznym festiwalu Dialog Wrocław. Debatę poprowadzi Edwin Bendyk, ale zanim Edwinowi przekażę mikrofon, to chciałbym tylko przedstawić naszych gości. Od prawej Jens Hilje, Maxim Gorki Theater, Matthias Lilienthal, Münchner Kammerspiele, Selma Spahić, Mes Festival Sarajevo, Goran Iniac, Mladinsko Theater, Raquel Brumana, Mostra Internacional do Teatro do São Paulo, Tomasz Kireńczuk, Edwin Bendyk. I zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnej już debacie, kolejnego dnia festiwalu, jak się tworzył wszyscy i tworzy, wszyscy pamiętajmy i obserwujemy. Tematem naszej dyskusji jest... Programowany on był znacznie wcześniej, ale dzisiaj widać mocno w rezonans chodzi z duchem czasu. Po co ten teatr o programowaniu w czasach kryzysu? Temat, właśnie cała sztuka, żeśmy go nie spłaszczyli, tylko spróbowali znaleźć w nim kilka wątków, które jakby właściwie nas do problemu kryzysu odniosą. I to można oczywiście jakby dwie podstawowe interpretacje zastosować. Znaczy pierwsza, no to jest teatr wobec kryzysu, ale kryzysu jako tematu, prawda? To który się rozwija i nie wiem, wojny, które się toczą, kryzys gospodarczy, problemy, które zaczynają być istotne nie tylko ze względów politycznych, społecznych, ale zaczynają też domagać się jakiejś reprezentacji symbolicznej w przestrzeni sztuki, również w przestrzeni teatru. I o tym od wielu lat Dialog chociażby też tym się zajmował i czy inne festiwale, czy teatr jako instytucja w Polsce, to dobrze wiemy. Ale nagle odkrywamy, że kryzys produkuje również kryzys teatrze. Tak, konsekwencje kryzysu przekładają się chociażby na pewne efekty polityczne, na zmiany polityczne, na pytania, takie jakie u nas zaczęło to mocno stawiać, prawda, o rolę. My, którzy jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do teatru publicznego, mamy bardzo długą tradycję, świętowaliśmy niedawno 250 lat instytucji teatru publicznego, nagle zaczynamy stawiać zasadnicze pytania o teatr publiczny, rolę środków publicznych na finansowanie sztuki i autonomię w obszarze tych środków. Właśnie kryzys, który doprowadził do zmiany politycznej, spowodował, że dzisiaj zastanawiamy się, co to znaczy, co można robić za publiczne i na ile demokratyczna kontrola jest w zgodzie z naszym myśleniem autonomii instytucji sztuki i autonomii sztuki w ogóle. Prawda? Ten festiwal Dialog jest najlepszym przykładem właśnie jakby starcia z energią tego kryzysu, kiedy przeciwstawiamy, tak jak to było powiedziane u pana prezydenta, tak, wspólnotę, międzynarodową wspólnotę artystów, wspólnocie narodowej. Efektem są jakieś próby cenzury, czy wpływania na program, na to, co teatr podejmuje jako instytucja, czy festiwale pokazują jako przegląd. I wiemy, że to oczywiście nie jest problem Polski. W różnych kontekstach te elementy kryzysowe się pokazują, mają różny powód. Obserwujemy od lat na przykład, jak festiwal w Awinionie się rozwija i jak on reaguje na różne kryzysy, na przykład na kryzys prekariatu, prawda, pracowników sezonowych, którzy są związani z organizacją czegoś takiego jak festiwal. Nagle okazuje się, że to może być kluczowy problem dlatego, żeby w ogóle pokazać, prawda. No wiem, że jeden z festiwali wojennych był odwołany właśnie przez niemożliwość jakby uzgodnienia kwestii z pracownikami sezonowymi, którzy walczyli o swoje prawa, czy z kolei też presja polityczna związana z władzą lokalną Frontu Narodowego, który nie chce dofinansowywać festiwalu w Awinionie w takim kwocie, jak to było przyjęte. Więc w krajach nawet, gdzie wydawałoby się, że jakby instytucje demokratyczne funkcjonują, te pytania się pojawiają. Arpad Schilling jako wróg demokracji na Węgrzech już jest ikoną tych problemów, czy ostatnio Kirill Serebrennikow w Rosji.
No to, to wszystko wszyscy znamy, ale mamy znakomite grono osób z różnych miejsc Europy i ze świata, bo mamy przecież też Brazylię tutaj. Więc ja bym chciał w pierwszej rundzie naszej rozmowy, też oczywiście Państwa zaprosimy potem do tej dyskusji, ale w tej pierwszej rundzie zapytać po kolei każdego z Państwa, jakby jak to wygląda z miejsca, w którym działacie, instytucji, które organizujecie, właśnie to poczucie tego napięcia między chęcią realizacji jakiejś misji programowej, no, realizowania tego, co jest Wam bliskie w polu sztuki, no i w konfrontacji z naciskami, które no, uniemożliwiają to, czy jakiego typu pola napięć są dla Was najważniejsze, na ile to, co na przykład dzieje się ostatnio u nas w Polsce, działo się chociażby z dialogiem, jest zrozumiałe, czy jest w ogóle jakby istotne, nieistotne, po prostu jak my się tutaj, na ile mamy jakieś wspólne połączenia między problemami, które między naszymi tutaj kulturami, instytucjami funkcjonują. Well. First of all, I have to say something. Wypierdalaj temer. You know, I don't feel very comfortable on the stage. I live on the backstage, work on the backstage, try to do my best. And thank you for inviting me, because above all, I think I don't know if you know what's going on in Brazil. We've had a coup d'état we've elected a president, a woman president, and it was like 51% of us choose her, and the other 49% was not happy about that, and they prepared this, it took her off. Nothing has been proved about corruption on her government, and we now have this Temer that I can't call president, but he's there, and so we're living really a very difficult situation, really. How do I start? Well, we are on the fourth edition of the Meet SP, going on to the 5 year, next year it's gonna be the 51. And São Paulo has not have a festival for 20 years, more or less, an international festival of theater that we think it's very important thing, because we have a lot of international programs, but festival is totally different situation, because it's a moment of dialogue, to meet people, not only to see shows, but to think about what we are doing. And in this moment, it's not possible to think only about art and theater. Our situation is really, it's scary. Every day we have a new situation, and in the last weeks, last months, a lot of censorship. On the, I'll give you like three examples. An exhibition named the Queer Museum has been closed. A play that was a transgender girl acting like Jesus Christ couldn't go, couldn't be played in some cities. And recently, an artist, a very important artist, performance artist, named Wagner Schwarz, made this performance on a museum, the Modern Art Museum of São Paulo. And he was naked. He was playing this sculpture from Ligia Clark, named La Bete. And he proposed to be moved by the audience. And there was a kid on the audience with his mother, and he touched his feet. And a photo of that or a video came out. And the other day, there was
hundreds of people in front of the museum accusing him of pedophily. And also the other days he couldn't get out of home. He was really on risk of death. Really, I'm not like saying he was, no, really. So we are dealing with a situation that goes so more far than the art. And the other day here, I heard her saying that the fear of art, you said that, it's because of the power of the art. So in this moment that we are so scared, we think we have also a kind of power to say something about fundraising and the budget and this kind of problem. You know, another march that was here for the last performance was our opening show this year. And of course, in the opening evening, we have all these speeches and everything. And what's really, really, really strong what happened on the main theater of São Paulo. These hundreds of people started screaming and manifesting until it was impossible for the government people that were there representing the government to talk. And it was an amazing night. Was there, maybe Emerson that was there also can remember. It was very touching, and I've met the guys from the Alain Platel company, and they are always remembering what happened that night. But 1 month ago, we've had a meeting with the Secretary of Culture of São Paulo, and he said he wouldn't give us any money this year, because we didn't do anything to protect him. And my boss, I'm not the boss of the festival, I coordinate the production. The artist director is Antonio Araújo, Teatro da Vertigem, very important company from São Paulo, and Guilherme Marx, very he's a visionary guy. And he was in this meeting, and he just stand up and said, no, if we're going to start like this, I'm going to wait. I will never make my audience shut up. This will never happen. We've never had some money, enough money from the city, nor from the state. Our budget, we have, in Brazil, we have a kind of, I don't know if I can explain that, a law that instead of paying taxes, the companies can give the taxes for that money for the culture to make advertising free, free advertising in the end. But we use it, the Lei Rouanet. And we have now, as a sponsor, a bank, Itaú. This year, I think we're gonna have the oil company sponsor. And we have an institution in Brazil, very important institution, that is SESC, the Social Service of Commerce that make a very important work in Brazil with culture, but not only culture. And we count on these funds to work. We still don't know about our budget for next year. It's gonna happen on March, from 1st March to 11th. We are all invited to come because it's a beautiful festival. We does not only make shows, but also a
lot of meetings, and we've invited the artists to make workshops, to meet the people, and it's been very important for the fourth edition. I think it's starts to be known, the festival in the world. We are bringing very important shows, and you know, Latin America is so big, and we are isolated that because of the language. We are the only country who speaks Portuguese, and but it's a way to cross the ocean, because of course the European theater is very important for us. And since they can't come to São Paulo, can be seen also for by other audiences. And yeah, living this situation, we are scared. We don't know what's gonna happen. But of course, we are going to do the festival this year. And that's it. So good luck in doing this. And just another question. So. What about kind of solidarity? Do you feel solidarity from the side of audience, for example, or other groups, institutions? The case we could see here in Wrocław, it was very important that so many ordinary people are citizens of the city, not only of the city, but also other institutions helped to do this festival. Yeah, some institutions like the Adam, I can't pronounce the name, Institute and Getty Institute and Alliance Française, but we don't feel like we are supported by also the people. I don't think we could make like a crowdfunding like you did here. I was impressed that here you have like an association of spectators. That's amazing. Never seen this in my life. We don't have this kind of support. We think we leave this situation very alone, mm-hmm. under pressure. It's a pity. Mm-hmm. Thank you very much. So let's move the mic to Goran, because Tomek will be in the end. So what's your point? Pan zapyta, to ja będę mówić po polsku. Chyba to jest łatwiej, tak, okay. Bo nie. No. Pan zapytał, jak się, jak z naciskami dajemy rady i tak dalej. Dobrze, to ja tak. Ja reprezentuję tutaj Słoweńską Instytucję Kultury, Teatr Mladinsko. Jestem dyrektorem artystycznym tego teatru. Jest to najbardziej znana za granicą instytucja kultury słoweńskiej. W ostatnim sezonie tłumacząc, że autorem kontry nie jest miejsce w Polsce i generalnie prowokatorem i tak dalej. Czyli to jest odpowiedź na pana pytanie. Jak radziliśmy sobie z tym wszystkim, co się działo wokół kontry?
cope with everything that happened with the curse, everything that happened in Teatr Stary and at the Malta Festival, I'm sure you know that already, but I will go back to Slovenia now, and maybe I'll say to, co jest może dla mnie najbardziej istotne w programowaniu teatru i w ogóle zrobieniu czego bym nazwał dramaturgią instytucji, a to jest tak naprawdę rola, którą ten teatr i ta instytucja ma w pewnym kontekście. Czyli to, co nas najbardziej obowiązuje, my jesteśmy publiczną instytucją kultury, jesteśmy instytucją, która ma trzeci, ja myślę, po wielkości budżet Słowenii. Third largest budget in Slovenia, oznacza to jedną bardzo dużą odpowiedzialność i poważną rolę społeczną. Na dodatek tradycja, którą mamy w Gdańsku, to jest teatr, który jeszcze z lat 70. i 80. jest znany przede wszystkim w historii teatru Jugosławii, czyli w tamtym kontekście teatr powstał i stał się znany i tak naprawdę ten kontekst umożliwił. Czyli jeszcze z tych lat Mladinsko jest znane z powodu teatru politycznego i teatru eksperymentalnego. I właśnie z takimi projektami to objechaliśmy cały świat. Także my, jak zaczynaliśmy jako nowa dyrekcja kilka lat temu, pisaliśmy to też w statut. Także teraz i oficjalnie w statucie teatru mamy wpisane, że mamy obowiązek komentować rzeczywistość, reflektować sytuację polityczną i to jest jedna rzecz. Druga, tak naprawdę jak robiliśmy ten nowy program Mladinsko, jakby badając tą całą tożsamość, którą odziedziczyliśmy, chcieliśmy zapytać, kto tak naprawdę jest, czy my jesteśmy instytucja, która jest w jakimkolwiek sposób tak naprawdę prowokacyjny. Czyli tak naprawdę chcieliśmy zadać pytanie, jaka jest nasza agency, co my jako publiczna instytucja kultury tak naprawdę możemy zainicjować, bo z tym jest związana pewna moc. To nie jest tylko podstawowa jakby teza, od której zaczęliśmy, to jest Mladinsko nie słoweńskie, bo to jest wraz z tytułem, bo my jesteśmy słoweńsko-mladinsko, słoweńsko-mladinsko, czyli Mladinsko nie jest słoweńskie i Mladinsko nie jest teatrem, czyli nie jesteśmy teatrem, dlatego że nas nie interesuje produkcja klasycznych produktów teatralnych, zamkniętych spektakli, nie interesuje nas potem proponowanie takich spektakli albo takich produktów na jakimś rynku kultury słoweńskiej. Nas tak naprawdę interesuje symptomatyzacja społeczeństwa, potem pokazywanie tych symptomów na scenie przez odpowiednie procedury performatywne. Nasze zadanie jest inicjować debatę publiczną i tak naprawdę uformować albo form social. Proszę powiedzieć, czy właśnie z tego, z tej symptomatyzacji nie czuje pan zagrożeń, które mogą dotrzeć do was, tak jak byliśmy w Brazylii, czy doświadczył pan osobiście w Polsce, na ile to nie jest jakiś trend, który się rozlewa, na ile jesteście bezpieczni. Tak, sytuacja polityczna w Słowenii jest trochę inna. Słowenia jest, albo przynajmniej państwo stara się budować taki imidż, jest krajem, powiedzmy, bardziej as a more left-wing, maybe, with a fairly good social policy, and that's the image that Slovenia wants to create. So we don't have political problems per se, but even though, despite the, in 25 years of independence, we did a show about the arms trade, which the Slovenian government practiced that after regaining independence, even though officially the story is that Slovenia did not take place in the war in the former Yugoslavia, but it did. And as a result of that, we were front page news in the five neighboring countries. Milan Kučan, the first president of independent Slovenia, came to our theater and was forced to answer certain questions. So this was
tej rangi, rozmowa się też w teatrze. Dobrze, ale teraz o tym projekcie może nie mamy czasu więcej mówić, pokazaliśmy go na Malcie. So this is a show we show that ready-made politycznie bez interwencji. Czyli nie mamy bezpośrednich nacisków politycznych, nikt nam nie mówi, nie możecie tego robić. Albo może przesadziliście, bo nawet 5 lat nie zdążyliście aż taki spektakl, albo taki. Ale mamy raczej ekonomiczne, ale ekonomiczne w takim znaczeniu, że to przypomina może sytuację w Polsce kilka lat temu, kiedy jesteśmy zmuszani do tego, żeby być komercyjni, że dotacje na kulturę są coraz mniejsze, ale i to wszystko przed pretekstem, że to, co jest na rynku, to, co na rynku ma pewną wartość i tak ustania to, co nie, to nie musi. Oczywiście, że to jest teraz, powiedzmy, może w mojej pracy tam, in my największy work, problem, że tak naprawdę próbujemy cały czas wytłumaczyć, że kultura jest coś innego, że kultura musi być subwencjonowana, że to, jeśli wy tylko i wyłącznie macie kryterium rynkowe, że to niszczy jakąkolwiek subwersywność albo myślenie krytyczne, bo to jest krytyczne, będzie komercyjne. Także niby nie jest to bezpośrednio polityczny nacisk, ale to jest. Dziękuję bardzo. Teraz przesuniemy się dalej do Sarajewa. Pozostajemy na terenie dawnej Jugosławii, ale jak wygląda to z perspektywy Sarajewa? I was thinking how to make it short. I'll speak in English because we're a very complex country with three ministries of culture, or three ministries of culture, different levels of government. We have a cantonal ministry, then we have a federal ministry, then we have the Ministry of Civil Affairs, which is the state ministry. And all these ministries can and do finance culture, but they have very strict rules on how they do this, and they sort of have the ethnic criteria as the basic criteria. So you have to have enough Serbs, enough Croats, and enough Bosniaks in order to be financed. So just to make it short, but in the recent years this has become almost unbearable because before, a couple of years back, we could subvert them a little, so all of it would go under Croat, if you believe or not. They simply did not care or did not come to the spectacles and then see them and then, you know, try to see what we're serving. Now they've become very aware of who he is and what he does, for example, using him as an example. So it's become more difficult. You cannot sort of subvert the system applying for this funding. It's important to say that I come from Mass Festival, which is a public institution. Festival, it's 57 years old, so it's an old institution. It was formed in ex-Yugoslavia as a festival of small experimental stages. So it has been trying to follow this thread throughout its recent history as well, following very close to what Goran has said, the importance of critical thought, importance of bringing performances which raise important social questions, political questions. So this has been our programming thread from 1997 until now, from when it was re-established after the siege until now. So what I would like to say is that the cuts were, the budget cuts were the first form of censorship which has happened, and they have been tremendous. In comparison to 2008, 70%. Which is a huge amount for the festival. And then recently now that the federal minister has become a lady who is a social worker and had nothing to do with culture in her life, she has re-established new rules, which means that if you are an agriculture event happening in a small city somewhere in Herzegovina, you are equal to mass if you have enough Croats in both programs, if you understand what I mean. So it's a very ethnic criteria. And right now, Mass is in a legal process with her, has raised a legal suit against this for discrimination. And then last year, what has happened was what is important as an intro, that the festival was not
touched by this kind of very explicit censorship that was completely true. We had, for example, Castellucci's on the concept of the face a couple of years back, and the scene which was sometimes cut with the children throwing bombs. Scena, Jesus, we had that in Sarajevo, and the irony was even more so because the children were mainly from a Catholic school. And it was completely okay, nothing happens, and no access, so there was, So this explicit censorship did not happen until last year, when we programmed Our Violence and Your Violence by Oliver Perich, who was also a guest of the festival before, and he equally as controversial performed, but then nothing happened. So what happened is, I just discussed this with Goran, was obviously a stage reaction, which actually came from here, traveled all the way from Poland to Croatia, and then from Croatia to Bosnia, which is a huge media reporting scandal, which then came to Sarajevo, and nothing could be done to explain what the piece was really about, what the message was, what it was carrying, but actually in a mainly Islamic country, it was sort of to put it simply, it's really stressed something completely different, but nothing could be held. So what actually happened is that we had violent threats, that we had explicit forms of we had a lawsuit raised against the festival by the Catholic Church, the cardinal actually, and then we also raised this lawsuit against these people who threatened to put a bomb in the theater, to turn off the lights, to come and beat us all up, to throw us to pieces and la la. This was the whole plot. In the end, now our judicial system is pretty slow, so this will take probably years until it's solved. But that was that incident. So what's now what I feel in a, if I'm being too long, you can stop me. What I feel is a general strategy of the politics, which has suddenly realized the power of theater is pretty great. What they did is they installed people who suit their agenda, strategy, and system, who of course either do two things, like Badiou says, like even they could, you know, raise the awareness about national pride and what beauty the country has, or they do entertainment, which Goran also spoke about. But these are the two branches. So this, the space for critical art in general, not only theater, is really narrowing. And you can sense it even in the audience. When you sit in an audience, you feel that when there is this very high, how do you call it, catharsic reaction to something that is that's almost chauvinistic, you feel that bad times are coming. So I wouldn't, you know, want to sound pessimistic, but they're really czasy, a change, widzimy, jak ludzie odbierają pewne wątki czy tematy, które można by uznać za szowinistyczne, więc można mówić o zmianie paradygmatu jako kuratorka, programuję, zapraszam spektakle, które są subwersywne, zapraszam middle sex, czy nawet jeden gest, te spektakle bardzo dobrze się sprawdziły, czujemy, że coś się dzieje, że są pewne, mówią o pewnych rzeczach, które normalnie no matter what the risks are. Thanks a lot, so let's move to Bavaria. The Münchner Kammerspiele is not financed by the state of Bavaria, it's financed by the city of Munich, and the city of Munich is the government is from a Christian social union and from the social democrats. And in my work in the Kammerspiele there was no censorship at all, and there was also not a threat to cut off money or things like this. Perhaps we have the opposite problem of the Dialog Festival, because the Kammerspiele tried to combine independent theater with an ensemble and repertory theater, and there was a kind of injury on parts of the elderly bourgeois audience, and that was very much connected with the left-wing newspaper.
pewna sprawa związana z Süddeutsche Zeitung, lewicowej. In this situation I have the feeling, w tej sytuacji mam wrażenie, że w ostatnim sezonie pokazaliśmy Suzanne Kennedy, Jalrun, which is mostly at the Maxim Gorki Theater, with the productions of Amir Reza Kustani, Toshiki Okada, Rabbi Yamui, and so on. And there is a kind of communication which doesn't function in a good way in the moment between the theater and the city. So it's a totally different situation. We had the Gorky Theater did a production with Philip Ruch and the Institute for Political Beauty, and we bring them also to Munich, and I tried to provoke the government of Bavaria, and because there's a long story of resistance of the sister Scholl, did resistance on the fascism, Sophie Scholl, and we did actions around that, but the action was quite good, but I can't say that anyone from the city or from the state tried to prohibit on that, nie mogę powiedzieć, not on a bigger scale. Spotkali się z próbami, so we are living in paradise. So what about Berlin? A jak to jest w Berlinie? Berlin, paradise is about to end. Raj dobiega końca. It's not about to end, but it's in danger. Nie może nie dobiega końca, jest ale raj jest zagrożony. So we arrive to the new European reality now. Teraz we had these elections, national elections 3 weeks ago. With the new national wybory, party, nationalist party, to be in parliament. It's a nationalist party that is going from nationalist conservatives until neo-Nazi. So they are connected into the scene. They got 13% and they are now there in the national parliament. And what we face in Germany, or what I can tell about the Berlin situation, is that most of the people in the theaters, in politics, in the media are still in shock and really confused how to deal with that. How could the taboo break? Because we had a strong taboo that kept them out. Because they have become very, very small in Germany. Of course, we can identify them as enemies of the democracy as we understand it, and they are enemies of the freedom as we understand it. And it has started. For us in Berlin, they are already in the theater. The Gorky Theater is financed by the city of Berlin. It's a city theater, but it is in the center of Berlin. So it's in the symbolic center of what the German idea about Germany is. So next to the university and everything, so it's a central piece of architecture filled with a theater at the heart of what the idea of Germany is. So it's highly symbolic as a theater building and as a company. At the moment it is a company since 4 years with Shermin Langhoff as artistic director and me as artistic co-director. She's the first Turkish-German artistic director of a theater, a Muslim director of a theater. Well, not practicing. Okay, we are a company that is Muslim, Sunni, Shia, Alevite, everything. There's a strong part of the theater is Jewish, is Christian, Protestant, and Catholic. There are a lot of atheists, but they're agnostics too. So we are completely diverse. Only half of the companies of the member have German family names, like German family names. Half of the company is New German with zespołu to nowi Niemcy, którzy mają nazwiska typowe dla nowych Niemców. Jesteśmy bardzo różnorodni i takie jest główne założenie. Chcemy, żeby teatr odzwierciedlał realia, rzeczywistość miasta Berlin. Takie jest nasze zadanie. W tym celu otrzymujemy środki. Realia Berlina są takie, że 1/3 ludności to imigranci czy postimigranci. Są różne społeczności, które utrzymują ten teatr, które dotąd nie były reprezentowane w teatrze publicznej. I tak to jest.
Na przykład berlińska Polonia również mieszka w mieście, a utrzymuje teatr na swój, i zorganizowaliśmy na początku roku festiwal. Zaprosiliśmy Klątwę i Hymn do Miłości. And we are co-producers of Hymn to Love, I which is a gesture of solidarity when the Polish government withdrew money from the production, jumped in and financed the production, and we supported the Hymn to Love performing here in również, that's the basic idea of what the theater is about, that we do. We do a theater in a city that sent many, many artists into exile, so now it's time to pay back and to create a new identity where we help artists who have to go into exile to Berlin, and where we created a network of solidarity with theaters that come into problems. So we created over the short four years that we worked with the Gorky, a naszej współpracy z teatrem. Zajęliśmy się, zraziliśmy nacjonalistów tureckich, rosyjskich, ormiańskich. I get confused now with Polish nationalists as well. Teraz zraziliśmy polskich nacjonalistów i przede wszystkim niemieckich nacjonalistów, więc już mamy na pięku z częścią identitarians, tożsamościowców, czyli grupa neonazistów, którzy przyzwyczajeni przyszli do naszego teatru i starali się przerwać dyskusję, nie dopuścić do dyskusji. I jesteśmy jedynym projektem, o którym wspomina się w programie politycznym tak zwanej alternatywy dla Niemiec. Ich program zakłada, że nasz teatr powinno się zamknąć. I w zeszłym tygodniu po raz pierwszy w Sejmiku, czy też w parlamencie berlińskim, a przedstawiciele tej partii wnioskowali o zabranie nam pieniędzy, mówiąc, że jest to teatr o skłonnościach politycznych. To jest bardzo ciekawe rozumienie. Ci nacjonaliści to zapisali, mówią, że chodzi o tradycję, że można wystawiać, że powinno się wystawiać tylko klasyków, a czasem niestety czasem są na tyle głupi, że zapisują te swoje przemyślenia, ten program. Jest to zupełnie debilne rozumienie kultury, które nie ma nic do... Mike, closer to the... Closer? Okay. I get angry. I'm sorry. It has nothing to do with what our real tradition and history is about. Który nie ma nic wspólnego z prawdziwą tradycją i historią, ale to jest walka, która nas czeka. W tej chwili zatem zależy nam na wymianie doświadczeń, bo we have started to create a network, for example, with Poland. It took 3-4 years to come together with the right people to prepare ourselves for next change. In a situation like this now, we have the same with Russian artists, we have the same with Hungarian artists, and of course in the first place with all our colleagues and friends in Turkey, with our heavy pressure going into prison now. That's the situation we are in now. Of course in Berlin, the situation with our own Berlin nationalists is like this at the moment, compared to other countries. But it's a moment where we really have to exchange. Groźne, ale w tej chwili musimy jednak przygotować się, musimy wymieniać się informacjami. I jest to sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia przez kolejne 20-30 lat. Kind of work together, jeżeli jednak będziemy współpracować, jeżeli będziemy się wspierać i będziemy mieli świadomość, że nie jesteśmy odosobnieni, że my w Berlinie, we w Sarajewie, we Wrocławiu, wczoraj wspólnie z Oliverem Frliczem zaczęliśmy pracę nad nowym projektem. Premiera będzie w marcu. Yeah, he's going to work on an alternative for Germany. Tak, zajmie się alternatywą dla Niemiec. Właśnie tyle na razie zdradził, więc czeka nas na pewno dobra zabawa. With those new alternatives. The point is serious. Wymyślanie, tworzenie nowych really alternatyw, ale tak naprawdę oni mają alternatywę. They want a different system, chcą stworzyć inny ustrój, ustrój, który nie jest demokratyczny, który nie jest wolny. W tym... In a way it's a joke,
Właściwie to niby to brzmi jak żart, ale to bardzo śmiertelnie poważny żart. W konstytucji bowiem zapisana jest swoboda artystyczna i pierwsze, co robią w parlamencie, to usiłują osłabić, podkopać swobodę artystyczną, która jest zapisana, zagwarantowana w konstytucji. Ja nie wiadomo, jak na to zareagować, czy traktować ich poważnie, czy uznać to za jakiś ponury dowcip i sam nie wiem, jak się do tego stosunkować. Tomek, czas na ciebie. Tomek, it's time. Cieszę się, że akurat for you, poprzedzającej twoją wypowiedzi pojawił się ten aspekt solidarności, budowania sieci, którego doświadczyliśmy, w przypadku festiwalu tutaj we Wrocławiu. No właśnie, ale też ta perspektywa, że to jest, że sytuacja raczej niż pogrążać, nie będzie się w kierunku raju, jakim jest Monachium, tylko raczej tych już rajów utraconych, które słyszeliśmy ich opisy w innych krajach, więc jak to teraz Ja myślę, że to, o czym Jens powiedziałeś, czyli o tej solidarności, to też jest jego kontynuacja tego, czego zaczęła Raquel, mówiąc o tym, że jakby pojawia się strach i strach leży wtedy, kiedy się czujemy samotni, tak jak opowiadałaś o waszym doświadczeniu, właśnie o takim doświadczeniu, że jesteście sami w momencie, w którym narzędziami cenzury ekonomicznej ograniczają się swobodę tworzenia. Ja myślę, że to jest dokładnie to, co w tej chwili chce osiągnąć polski rząd. To znaczy, to jest ewidentne próba ewidentnego zastraszenia instytucji kultury i artystów z nadzieją na to, że będziemy właśnie, że będziemy samotni, tak? To znaczy, nie znajdzie się nikt, kto przyjdzie i powie, jesteśmy z wami, nie zgadzamy się na to, co się dzieje, chcemy wam pomóc, chcemy sprawić, żeby tę sytuację odwrócić, tak? To znaczy, żeby ją zatrzymać. I działania ministerstwa w stosunku do festiwalu Dialog Wrocław, ja odbieram przede wszystkim jakby nie tylko na tym poziomie podstawowym dotyczącym festiwalu, prawda? Bo jakby to o tym już sobie dużo tutaj rozmawialiśmy i też nie ma sensu w tej chwili tego ponownie analizować, czyli są pieniądze przyznane, ale nie są przeznaczane, festiwal się zmieni i tak to wszystko wiemy, prawda? Więc to jest ta jakby mniejsza skala festiwalu. Natomiast na tej większej skali, w moim przekonaniu, chodzi przede wszystkim o kolejną próbę zastraszenia, tak? Znaczy, miało to miejsce na Malcie, pewnie z nadzieją, że już nigdy więcej taka sytuacja nie będzie potrzebna, no bo skoro raz zabrano pieniądze, no to przecież nikt więcej jakby nie powtórzy tego błędu, żeby tego przeklętego Chorwata zaprosić. Czyli tu też nie chodzi o przeklętego Chorwata, dlatego że w moim przekonaniu jakby w tym przypadku to jest Flicz, ale za chwilę to może być Marta Górnicka, to może być Jan Plata, to może być Motus, to może być każdy inny zespół, tak? Czyli jakby musimy na to popatrzeć wszystko szerzej. Czyli to jest generalnie jakby próba, bardzo arogancka, bardzo agresywna próba powiedzenia, jakby wasza niezależność się skończyła. Znaczy, jeżeli chcecie korzystać z naszych pieniędzy, to musicie to robić na naszych zasadach. Oczywiście raz jeszcze trzeba podkreślić i wielokrotnie już to mówiliśmy, ale to trzeba podkreślać nieustająco. Znaczy, jakby tutaj też jest próba zagarnięcia nie tylko dyskursu, ale całej przestrzeni publicznej, tak? To znaczy, to jest nasza przestrzeń. To nie jest, znaczy jakby ten podział jest bardzo radykalny, tak? To są nasze pieniądze, to jest nasza przestrzeń publiczna, to jest nasz teatr, jakby wszystko jest, prawda, jakby zagarniane, podporządkowywane pewnej idei i absolutnie w moim przekonaniu chodzi właśnie o zastraszenie, o doprowadzenie do sytuacji, w której jakby miejsce cenzury oficjalnej zastępuje autocenzura, która jest jeszcze gorsza w moim przekonaniu. Tak? Znaczy w momencie, w którym mnie się zaczyna włączać myślenie, dobra, to tak, to za tym roku się udało jakoś, prawda, no bo przecież ludzie pomogli, instytucje i tak dalej, zrobiliśmy wszystko tak, jak chcieliśmy, no ale za dwa lata to już się pewnie nie uda, no bo nie będziemy przecież do końca istnienia Festiwalu Dialog Wrocław powtarzać tego samego działania, no to może lepiej po prostu jednak takiego przedstawienia, które potencjalnie mogłoby się nie spodobać ministrowi czy władzy, to może lepiej nie zapraszać, prawda? Czyli jakby chodzi o wykreowanie właśnie strachu, który jest połączony z poczuciem samotności, tak? I w tym sensie te działania solidarnościowe, o których mówisz, i w tym sensie te działania solidarnościowe, z którymi my się spotkaliśmy, ale spotkaliśmy się z nimi właśnie dlatego, że jakby solidarność jest najlepszą odpowiedzią na zastraszenie, tak? W momencie, w którym się okazuje, że my nie jesteśmy sami, tylko są z nami instytucje, są z nami artyści, są z nami pojedyncze osoby, są z nami firmy i tak dalej, i tak
tak dalej, to nagle ten strach znika. Nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie różnymi metodami, które może nie są idealne, nie rozwiązują całego strukturalnego problemu, ale jesteśmy w stanie obronić jakiś kawałek przestrzeni, która należy do nas wszystkich. I w tym sensie wydaje mi się, że te działania solidarnościowe jakby w tym momencie są taką pierwszą i podstawową odpowiedzią na sytuację, w której się znaleźliśmy. Ale powiedz jeszcze, wracając do podstawy naszej dyskusji, za chwilę jeszcze Państwa zaproszę, to jest właśnie ta kwestia programowania. No teraz jeszcze, ja wiem, że jest przedwcześnie jakby już planować kolejny festiwal, ale no, musimy się zmierzyć właśnie z tym wyzwaniem, że tak, no, z jednej strony chcemy uniknąć autocenzury, ale z drugiej strony też wiemy, że jakby czego się spodziewać po drugiej stronie. I jakby trzeba się dostosować myślenie wolne do realiów, jakich jesteśmy pewni, że będą. I właśnie jak to zmienia na przykład już swój sposób myślenia o tym, jak budować program, żeby móc to zrealizować. To znaczy, mówiąc szczerze, to w ogóle nie zmienia. Znaczy jakby pozostajemy cały czas w tym samym momencie, że jakby podstawą budowania programu jest pełna niezależność. Tak samo niezależność artystów na poziomie tworzenia i proponowania, widzów na poziomie uczestnictwa i moja, nasza na poziomie programowania. Tak? Znaczy w momencie, w którym włącza się myślenie, że czegoś nie mogę pokazać, dlatego że się obawiam, to jest moment, w którym trzeba zrezygnować z wykonywania tej pracy, ponieważ jakby kto wtedy, jakby kto odpowiada za festiwal. Tak? Znaczy jakby my jesteśmy w sytuacji, w której ministerstwo ingeruje w program, no i kto jest wtedy za ten program odpowiedzialny? Znaczy, kto za to bierze odpowiedzialność? No ja nie biorę. Tak? Znaczy, jeżeli jakby wycofuję spektakl dlatego, że nie mogę go pokazać, albo nie zapraszam spektakl dlatego, że się obawiam, no to kto bierze za to odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest rozmyta i to jest też metoda działania, tak? Rozmywanie odpowiedzialności, rozmywanie treści, to jest też, wiesz, to co Wanda Zwinogrodzka powiedziała w swoim wywiadzie na pytanie, czy jest czarna lista artystów i instytucji kultury w Polsce, powiedziała, czarnej listy nie ma, ale są pewne reguły. No i co to oznacza? Znaczy jakby jakie reguły? Znaczy nie wiemy, jakie to są reguły i musimy się domyślać, czyli znowu teraz, aha, są jakieś reguły, no to teraz ja muszę je dointerpretować, żeby się im podporządkować, no ale do końca nie wiem, czy mi się uda im podporządkować, bo one są nienazwane, tak? Czyli mówienie wprost, że nie ma czarnej listy, ale są pewne reguły, no dla mnie jest powiedzeniem nie wprost, no bo wprost, prawda, się tutaj nie mówi, jest jednak zasugerowaniem, że mamy do czynienia z powrotem cenzury, tak? To znaczy, jeżeli chcecie znowu nasze pieniądze, to musicie się domyśleć, jakie są nasze reguły i tym naszym regułom się podporządkować. No ale tak nie będzie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa. Potem jeszcze wrócimy tutaj do naszych panelistów, ale może tutaj Państwo chcecie dorzucić jakieś kwestie albo pytania do uczestników. Jak to z Waszej strony, u widzów, uczestników festiwalu wygląda? Ja tylko jeszcze, jeśli pozwolisz, dodam, że jest... At first I would like to add that I really admire your approach to deal with the threat. I don't see it as a crisis, because it's not a crisis, it's a change of political power. And congratulations that you got the support of the people of Wrocław. And I think this will help the scene for the next years a lot. On the other hand, I think that only solidarity between us artists, that's enormous important, but we are coming into a situation in Europe where there is also a political fight between the right and the left in a way by which I don't know it. It was clear that artists are left, and they are dedicated to 68, and this is now over. And you have a political right, you know, they say we want to elite, we are producing new kids, and we are using the new technology of artificial children and these better human beings. They have the right to be a new elite and to be a new dictator. So I hate this kind of thinking, but it is a vision.
and in the moment in the moment and it is an artistic approach. How are we reacting on this right wing think tanks? And, and this is a major question for our work in the next years. Jak ustosunkować się do tej myśli? Tworzenie nowej rzeczywistości. Dodać coś do tego, co Matthias powiedział, Following up on what Matthias said, teatr w Polsce jest bardzo ważną rzeczą. I to, tak, ja to zawsze powtarzam, jak jestem tutaj i polska kultura teatralna, kiedy mówię kultura teatralna, nie myślę tylko produkcja teatralna, tylko jest jedna z największych i może najmocniejszych w Europie i w ogóle. I nie jest z tej perspektywy, pomijając w ogóle rolę teatru jaką teatr tak naprawdę ma moc, specjalnie w takim kontekście, kiedy wszystko, co dzieje się w teatrze, jest big deal, jest obecny w dyskursie publicznym, i się w ogóle nie dziwię, że wszystkie te wielkie cenzury i wszystkie te wielkie próby ingerowania w pewne wartości, które będą prezentowane przez teatr albo przez różne festiwale, właśnie od teatru zaczęły. Ja oczywiście w tym momencie jesteśmy tutaj na festiwalu Dialog i mówimy o tym festiwalu, ale ja myślę, że teatr w ogóle w Polsce jest zagrożony i to jest tylko chciałem wykorzystać tą możliwość, żeby gdzieś jakoś to jeszcze podkreślić, że ten integrity musi być Bardzo proszę. Można prosić? Dziękuję. Ja chciałam podzielić się pewną refleksją, która miała miejsce w związku z wczorajszym spektaklem, który odbył się na Świebockim kolektywu Motus. I tam padło takie zdanie, ponieważ bardzo silna, emocjonalna była reakcja po spektaklu, szczególnie bardzo młodych ludzi, którzy nagle stwierdzili, że jakby zarzucili, że to nie jest reakcja polityczna, że ona jest czysto emocjonalna. A myślę, że dzieje się coś bardzo ważnego teraz, to o czym badacze pewnie teatru już od dawna zauważali, bardzo silny związek między estetyką a polityką i że zmiany estetyczne i polityczne są po prostu cały czas ze sobą nachodzą. I myślę, że polityka, znaczy to nie myślę, ale to taka refleksja o tych związkach, że polityka nie polega na sprawowaniu władzy, ale właśnie na tym wkluczaniu bądź wykluczaniu z pola percepcji, czyli ze sceny, co zobaczymy bądź czego nie zobaczymy na scenie. I myślę, i tutaj jest taka chęć podzielenia się z tymi najmłodszymi, którym wydawało się, że to, co widzieliśmy wczoraj, nie było polityczne. Otóż sam fakt, że to się zdarzyło na scenie i że mogliśmy to zobaczyć i że mogliśmy pokazać swoje prawdziwe emocje, to jest właśnie polityka. Żebyśmy nie łączyli polityki z czysto aluzyjną i jakimś takim aktywizmem wyłącznie politycznym, ale sam fakt tego, co oglądamy i jak to przeżywamy i że mamy prawo manifestować to, jest już polityczne. Dlatego weszliśmy w etap, o którym trzeba jasno sobie powiedzieć, wszyscy jesteśmy politykami, w tym sensie, że opowiadamy się za tym, co na tej scenie się pojawi albo nie. No i to tyle. To taki komentarz do wczorajszego zdarzenia. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę o to. Selma. Just a response to what you said about Middlesex, because I also share this opinion, because we presented it 10 days ago in Sarajevo. And I felt that there is that it is such a huge political act to present it as a mainstream public institution. So we do have a small festival of queer art, mainly film and also theater, which is always exposed to violence when it happens, but almost never does it enter this mainstream public institution presentation. So aside from it being a brilliant performance, I also thought that this act is very strong, and this is, we felt, okay, this is also Sarajevo, and it was a great reaction. The audience was ecstatic as well. But yes, I agree completely. I want to say something exactly to this point, because if you take this experience with Motus from Sarajevo and from Wrocław, if you take the incredible emotional reaction to the two Alain Platel shows here, maybe the political theater of the future is what makes
people get emotions, very strong emotions, that then it will not stay in being emotional, but they are, if they are so deep and so sincere, and especially if they are produced by very good art and not by cheap soaps, then it might be an incredible power for political action, hopefully. Tanimi operami szklanymi, może to będzie podstawa, może to umożliwi działanie. Tylko żeby, może zrozumieć to tak, jakby nie ma przestrzeni, która nie jest polityczna, nie ma przestrzeni, która nie jest ideologiczna, jeśli chodzi o, sztukę. I to jakby musi być jasne, czy to jest polityczność, która jest, która wynika z jakiejś pewnej zmiany estetycznej, czy w ogóle badania estetyki, czy czegoś innego, tylko żeby nie było, że to, co nie wiem, rodzaj teatru, który, ja robiłem z Oliverem, albo też tylko i wyłącznie odbieramy jako pewien rodzaj teatru politycznego, dlatego że on, nie wiem, zawiera w sobie pewien rodzaj, nie wiem, aktywizmu albo coś takiego. Nie. Jest ogromna polityczna zmiana, tak naprawdę to, co Matthias zrobił w Kammerspiele, gdzie jest zupełnie zmieniony system produkcji, gdzie zupełnie innej tradycyjnej, burżuazyjnej, burżuazyjnym teatrze w burżuazyjnym Munich, tak naprawdę zaczynają pracować głównie niezależne kompanie, gdzie w zespole, nie wiem, aktorskim są zatrudniani migranci, gdzie jest Jelena, która jest śpiewaczką jazzową, w ogóle nie jest, aktorką, gdzie ten niemiecki z tej sceny jest niemiecki z akcentem, bo taki jest ten niemiecki na ulicy Monachium. I tak dalej, albo nie wiem to, co Gorki robi z widocznością grup mniejszościowych, albo to są też duże, i bardzo polityczne decyzje, także to just to make it clear. Dziękuję, zapraszam, o, Krzysztof Mieszkowski, dobrze widzę pod światło. Ja tylko chciałbym przypomnieć Państwu, że żyjemy w Polsce, w kraju demokratycznym, w którym w 2003 roku sąd skazał Dorotę Nieznalską na karę więzienia za to, że pokazała w galerii dzieło sztuki. Nie przypominam sobie protestów, jakichś ostrych, emocjonalnych reakcji publiczności, tylko po prostu została ta sytuacja właściwie zaakceptowana przez nas wszystkich. To jest jakiś rodzaj kompromitacji naszej świadomości demokratycznej, naszego społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że ten proces jest kontynuowany w pewnym sensie, jest bardziej spektakularny, dlatego że już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba doprowadzić do stworzenia, wymyślenia nowego człowieka na inną skalę, według innego systemu wartości. Człowiek narodowo-katolicki będzie głównym człowiekiem, będzie najważniejszym człowiekiem. Od tego człowieka dzisiaj jest komponowany i teatr, ale przede wszystkim praca ministerstwa is being designed for, and that's the type of theater man anticipated by the Ministry of Culture. And today, the situation is to paraphrase Przemysław Czapliński's book. We have democracy or Poland to be replaced. We have this threat of populism throughout Europe, but at the same time, we can są wyznawcami populizmu, to jest jakieś niecałe 30%, wobec 70%, którzy nie akceptują takiego myślenia w Europie. W związku z tym, dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką przestrzeń intelektualną, jaką przestrzeń polityczną, jaką przestrzeń dialogową właśnie proponuje dzisiaj sztuka i teatr. Dziękuję. Czy ktoś chciałby w tej chwili odpowiedzieć, czy później po prostu zbierając... To kto jeszcze z Państwa, z publiczności chciałby dołączyć? Tutaj. Hi, I wanted to offer my thanks and to applaud the solidarity and the strength that I've witnessed at the heart of this festival this week. I run a small theatre company in London, where there is little threat of censorship because the theatre is not at all dangerous. It's pretty much dead. It's designed almost always for entertainment and for little more, and even our national theatre's motto at the moment is a
theatre for everybody, which rejects any possibility of any political stance or provocation within its work. So for me, this week has been a very inspiring and revitalizing week, as it's reminded me of the potential power at the heart of our policy. Thanks. Ostatnia szansa. Coś jeszcze? Okej, to wróćmy do panelistów tutaj. Kwestia też tę, którą Krzysztof Mieszkowski podniósł, ona jest rzeczywiście ważna też w kontekście naszej rozmowy o tym, jak budować struktury skuteczności, żeby realizować właśnie te że nie może być kompromisu. Dobrze, tutaj zgoda, tylko teraz jak w oparciu, też mając tę świadomość, że raczej będzie się przesuwać to wahadło, też to padło, że te najbliższe lata nie są najciekawsze, jak w takim razie budować struktury skuteczności zarówno w sztuce, jak i w polityce, po to, żeby odzyskiwać przestrzeń polityki dla naszych wartości, po to, żeby potem ewentualnie zmagać się raczej z tym drugim wahadłem, czyli z ryzykiem komercjalizacji sztuki, ale niekoniecznie cenzury wynikającej z populistycznych, prawicowych napaści w ogóle na samą wolności, tylko abyśmy się mierzyli trochę z innymi wyzwaniami. Może takim pytaniem bym zaprosił was do komentarzy zamykających tę naszą dyskusję. Jest bardzo ważna jedna rzecz, to co Krzysztof teraz powiedział o dialogu. To ja powiem z tej perspektywy tak, to ja nie jestem pewien, że dialog zawsze jest możliwy i nie jestem pewien, że dialog zawsze jest dobry. Zrobiliśmy klątwę w Warszawie, pod teatrem powszechnym, pojawiła się grupa neonazistów, którzy rzucali bomby dymne na teatr. Oni nie chcieli ze mną chodzić w dialog. Żaden. To jest pierwsza rzecz. A druga, my zawsze idziemy z tej, pomijając to, co się zdarzyło w Krakowie, to też nie było żadnego dialogu. Czyli my zawsze zaczynamy z tej perspektywy, że to my mamy jakąś władzę i że to my mamy w tym momencie proponować jakiś dialog. W Polsce w tym momencie my władzy nie mamy. Nie jestem pewien, że ten dialog jest tak naprawdę coś, co z naszej strony może się zdarzyć. Przepraszam, może to jest za bardzo czarna wizja, ale to tak widzę. Dziękuję, ale jasno wyrażone. Selma? Well, in programming, I believe there are different ways of telling the stories. That doesn't mean making any compromise when it comes to, as Tomek said, you choose performances that are important that you think should be seen and must be seen and must be heard without any compromise. At the same time, you have to realize on all the levels of subversion that happen. For example, we closed the festival with Milo Rau's piece, the Five Easy Pieces, which went brilliant at the festival, the same festival that, I mean, it was not our audiences who reacted the way they did last year. Our audience is always for the festival, of course, but this is a very profound subversion. This piece is revolutionary. I really love it. And the audience felt its power in this way. And it's a piece that shook things in a very profound way for the audiences, for the festival, for everybody. So there's also this level of programming. I think that, yes, no compromises at the same time that you can level out, you can speak in different ways, and of course this also, we spoke about aesthetics, the aesthetics are also a way of subversion, so there's a lot of different ways which are not a compromise, but they are making your program vivid, making your program alive, and making it so that it's responsive, it questions reality, it's responsive to where and how we live. Który reaguje na to, na okoliczności, sytuację, ale nadal może to być bardzo prowokacyjne. I think in the first step it's also important to think how in society now is functioning. I'm doubting if the description of right rozpoznać to, jak funkcjonuje społeczeństwo. Myślę, że podział na prawicę czy lewicę
nie jest tym, co był, nie wygląda tak, jak wyglądał to 20 lat temu. Nasz kolega napisał esej, gdzie twierdzi, że bardziej chodzi o to, o stosunek do globalizacji. Teraz partie prawicowe, które stawiają opór on economic globalization, and we have to reinvent our thinking about the society. You said that the right-wing parties have a third of the voters in Europe. If you are looking for the last Austrian election, then 60% of the Austrian people voted for populism. And you have a majority of people which voted in Poland for the PiS party, and for sure in Germany more people would vote the AfD than they did it, but they are the biggest party in Saxonia at the moment, and we are starting to lose political influence, and we have to rethink our thinking about society, and we have to rethink our artistic thinking. Nasze postawy artystyczne, nasze myślenie o sztuce. Bardzo dziękuję, Jens. I would like to disagree with you. Chciałbym się z tobą nie zgodzić. Three things, I think, at the moment it's clear that we have to don't get into the trap of normalization. Nie możemy popadać w pułapkę normalizacji, a to bo to już się zdarzyło, kiedy to zdarzyło się po raz pierwszy. Krzysztof Minkowski was doing a show in Polish with Marta Malinkowska, great show. And we had an intervention of the Polish ambassador to Germany. Ambasador RP w Berlinie. The German government zaprotestował. Blaming them for having a Polish artist doing his job in a studio theater, saying his opinion. Ambasador and we didn't take it seriously. Ale my początkowo react. Nie traktowaliśmy tego poważnie, nie zareagowaliśmy. We i to był nasz błąd. Zawsze trzeba reagować. And we have to force politicians, trzeba zmusić polityków. In Germany, i tak też w Niemczech musimy działać. Musimy zmusić, by politycy stanęli w obronie wolności artystycznej. Nie dlatego, że artysta ma takie ważne rzeczy do powiedzenia, ale dlatego, że jest to obrona swobody wolności słowa, czyli najpierw jest to elementem strategii, a najpierw jest to wojna kulturowa, a potem to dotyczy rozszerzyć na całe społeczeństwo. Jesteśmy pierwszym celem, pierwszym polem. To bardzo inteligentny wybór strategiczny, zresztą przyjęty od Stanów. We have to work on the ability to be to form solidarity. It's very hard for all of us to be allies, to form alliances. We started working on that 2-3 years ago, because we're so different from each other, different histories, different point of views, but we have to find what at least our theatre work is about. That's why our most famous production is called Common Ground. With all respecting all our differences, we have to find a common ground for the battle that is forced upon us. Żeby toczyć tę walkę, którą nam narzucono i to nie z naszej woli. And the third thing for us as a theater is you have to start to fight for your audience, young audience, because what has happened in Austria is they have the majority of the young people. Ta partia zdobyła większość wśród młodzieży, młodych ludzi. I to widać i w szkole, w teatrze, wszędzie. Trzeba walczyć z tym populizmem, trzeba walczyć z populizmem, który odwołuje się do ksenofobii, która jest bardzo silna i my musimy na co dzień sprzeciwiać się, zwalczać ksenofobię. I żeby odpowiedzieć na twoje, a to co powiedziałeś, jeśli chodzi o populiści, mają jedną prostą, słuszną, jedną prostą odpowiedź na problemy społeczne. I jest to klęska, porażka lewicy. Lewica powinna w jakiś sposób opracować, ustosunkować się do tego, co neoliberalny projekt zrobił.
new nationalism would be a populism, blaming it on the others. Wychodzi od neonacjonalistów, populizm, oskarżać innego, włączenie, wykluczenie. So we have to fight against those mechanisms. Więc musimy też sprzeciwiać się tym mechanizmom wykluczenia. This is a work of politicians as well, where we have to support them. Finding a new answer to the problems that arise with globalization while they have to defend us. Globalizacja, a zadaniem polityków jest wystąpienie w naszej obronie. We have in the moment no strategy. And we have to think about which strategy we I don't know if it is the same in Poland, but of course in the intellectual crowd of Germany, I don't have to go to the election. It doesn't matter. It's no difference between the left and the right, whatever happens. And the examples of Poland and of other countries and now of the new developments in Germany, they are showing, of course, It is influencing our life and the debate in France about Iribon and Edgar Dewey and the government. These are essential discussions which we are needing to take happen in our places. Thanks, Rachel. Well, in this moment that we are living, that half of the population of Brazil, it means 100 million osób, uważa, że sztuka nie ma znaczenia, że zupełnie można się obyć bez sztuki. Musimy im zaproponować doświadczenie emocjonalne. W Rio de Janeiro biskup kościoła ewangelickiego ograniczył wezwał do ograniczenia środków na karnawał, ale chyba nikt z tego nie zrezygnował, bo będziemy... Tomko, takie pytanie jeszcze... Właśnie, to bardzo ważna kwestia, żeby w programowaniu uwzględniać dobre rozpoznanie tego, co się dzieje w społeczeństwie, tak, nie samozadowolenia siły swojej bańki, social phenomena, zamyka so nawet, jeżeli stay osiąga bubble, sukcesy. I takie zdanie, jak sądzisz, bo te przykłady właśnie i Monachium, i Berlina, właśnie tego włączania migrantów, prawda, do pracy instytucji, jako pracy, as spectators, but also as crew, as artists, is this a way for Polish theater, for Polish artists to see, to notice that it's not just ethnic Polish people we have in Wrocław, Poland, or we have, for instance, tens of thousands of Ukrainians, Vietnamese, that we are already a multicultural society, but these other cultures are invisible so far. So how can this exposing, giving visibility myślę, że to jest jeszcze szersza sprawa i myślę, że generalnie jesteśmy w takim momencie, w którym musimy wyjść z naszych instytucji, a w zasadzie z niektórych instytucji jesteśmy wyrzuceni, w związku z tym to wyjście jest trochę łatwiejsze. Więc musimy wyjść z instytucji, musimy rozpoznać przestrzeń w tym sensie, że trzeba pamiętać o tym, że Polska się nie kończy na Warszawie, że są miasta inne niż Warszawa, są duże miasta, są małe miasta, są wsie. To, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest konsekwencja, oczywiście jakby w sensie politycznym, to jest konsekwencja ostatnich wyborów, rządu, który mamy, decyzji politycznych podejmowanych, ale to jest też konsekwencja ogromnych wieloletnich zaniedbań. I to są nasze zaniedbania. To znaczy, to nie są zaniedbania PiS-u. PiS wykorzystał nasze zaniedbania, dotarł do ludzi, którzy byli porzuceni, którzy byli zmarginalizowani, przekonali do głosowania, w ten sposób zdobył władzę, odwołując się do suwerena i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy, więc to jest konsekwencja naszych zaniedbań. W związku z czym, to, o czym ty, Magda, powiedziałaś i też sobie myślę bardzo mocno i jeżeli miałbym gdzieś szukać nadziei, to bym jej szukał właśnie w tej takiej bardzo emocjonalnej reakcji na wczorajsze przedstawienie, ale w sytuacji, w której będziemy w stanie jednak, korzystając z tych narzędzi, które posiadamy i z tych instytucji, w których możemy pracować, korzystając też z solidarności i w kraju, i za granicą, że będziemy też w stanie dokonać pewnego, ale co jest
bardzo ważne, niewyższościowego, tylko będziemy w stanie dokonać pewnego wspólnego rozpoznania i wzajemnego zrozumienia sytuacji. Tak? To znaczy gest, który wczoraj został wykonany po spektaklu, był gestem politycznym dla mnie również. Osoby, które wyszły na scenę, potraktowały to jako pewien rodzaj zarzutu i obelgi. To znaczy jakby tutaj gdzieś na poziomie zrozumienia się wszyscy ze sobą pogubiliśmy, prawda? Więc jakby tutaj jest wielka praca do wykonania, zwłaszcza, że jeżeli popatrzymy sobie na to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, to ogromne niebezpieczeństwo jest w reformie edukacji, która w tej chwili się odbywa, która jeżeli zostanie zrealizowana do końca, to naprawdę za parę lat się wszyscy nie pozbieramy, to znaczy już nie będzie ani z kim rozmawiać, ani do kogo mówić, to znaczy to jest wielkie zadanie i to jest wielkie rozpoznanie dla instytucji kultury, to znaczy my nie możemy zostać na wygodnych pozycjach w tych instytucjach, w których jesteśmy, ponieważ jedna po drugiej one za chwilę będą przejmowane. Nie możemy się w tej chwili koncentrować na tym, że na tym, co padało bardzo wyraźnie w trakcie konferencji kultury poświęconej teatrowi i innym również dziedzinom sztuki, że potrzebujemy pieniędzy na remonty, że potrzebujemy wsparcia socjalnego. To znaczy jakby to jest metoda właśnie zamykania artystów i ludzi kultury w instytucjach. To znaczy to nie jest ten moment. Znaczy w tej chwili to jest właśnie moment wyjścia poza instytucje i wykonania absolutnie podstawowej pracy, która przez lata nie była w tym kraju wykonywana. Znaczy ona oczywiście była wykonywana przez organizacje pozarządowe, przez aktywistów, przez mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy temu poświęcają swoje życie. Natomiast instytucje kultury w Polsce liczne przez wiele, wiele lat koncentrowały się wyłącznie na produkcji kultury. Kultura nie kończy się tylko i wyłącznie na produkcji wydarzeń artystycznych. To jest jeszcze jakby kolejny poziom, który w tej chwili jakby musimy po prostu nadrobić. Oczywiście nie mówię, że wszystkie. Wiadomo, że jakby mówimy na pewnym poziomie ogólności, prawda? No nie wszystkie robiły i nie wszystkie nie robiły. No to jest rzeczą oczywistą. Mówimy jakby na pewnym poziomie ogólności. No, też pewien systemowe myślenie. No. Dzięki wielkim. Natomiast jeszcze ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, która też mi się wydaje istotna już jakby na takim poziomie bardziej praktycznym, to znaczy w kontekście tego, co się dzieje jakby bezpośrednio w relacji z ministerstwem. Znaczy mi się też wydaje, że to, co jest bardzo ważne, to jest jakby powielanie, znaczy jakby trwanie przy tym, co wszyscy tutaj trochę mówiliśmy, prawda? Czyli jakby tworzenie programu, programowanie. Absolutnie nie może tutaj być żadnych kompromisów, ale to też oznacza, że też się nie można wycofywać, tak? To znaczy przyjdzie listopad i w listopadzie należy złożyć do Ministerstwa Kultury wniosek na dofinansowanie kolejnej edycji festiwalu Dialog Wrocław, chociażby po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego tej dotacji nie dostajemy albo dlaczego ją dostajemy. Być może ją dostaniemy, może nie dostaniemy, może zostanie odebrana, to jest nieważne, ale wszystkie takie gesty trzeba wykonywać, ponieważ każde takie działanie powoduje jakąś reakcję. Jeżeli jest reakcja, to możemy zapytać, dlaczego tak się stało. To oczywiście nie wprowadzi żadnej zmiany, ale też jakby nie można dawać pola na każdym poziomie i co do tego mam pełne przekonanie. Dziękuję bardzo, dziękuję za to powiedzi, też za tę zamykającą Tomkę Kieńczyka. Cieszę się, i bardzo, bo ona bardzo też współbrzmi z głosem, jaki wydobywa się z debat, które mam okazję zorganizować w ramach przygotowań do Forum Przyszłości Kultury i one w całej Polsce się odbywają. I tam jest jakby dwie podstawowe hasła są. Jedno, no to jednak, że instytucje są ważne, ale właśnie instytucje, bo one są też warunkiem, żeby mogło istnieć ta druga część, czyli ta sama organizacja społeczna i tak dalej. Znaczy jednak instytucja jako punkt oparcia czy konsolidacji pewnej energii jest niezbędna, ale instytucja, która z kolei właśnie umie dostrzegać coś więcej niż, tak jak powiedziałeś, produkcję kulturową, tylko właśnie konieczność właśnie rozpoznawania społeczeństwa, które się zmienia, tak? I dawania szansy mu, czy wspierania go właśnie w oparciu o swoją infrastrukturę. I drugie jest pytanie z kolei w tych czasach, które nadchodzą, jak kiedyś jakby energia przesuwa się w kierunku tego samoorganizującego się społeczeństwa. Na jakich zasobach oprzeć naszą autonomię? Kiedy wiemy, że tych pieniędzy publicznych, państwowych przynajmniej na razie, jak będzie z samorządowymi, to będziemy widzieć po następnych wyborach samorządowych, czyli już za rok. Ale jak możemy się oprzeć na samym społeczeństwie? No, teraz mamy dobry przykład z dialogu, ale też wiemy, że tak festiwalu na przykład, tak ambitnego nie zrealizujemy, czy nie damy rady poprzez zbiórkę internetową.
robić, więc jest też olbrzymia taka organizacyjna robota do wykonania. Także dziękuję, bardzo, bardzo energetyczna dyskusja. Ja myślę, że mimo wszystko też w sumie, mimo zagrożeń, które widzimy na przyszłości, to ja czuję duży optymizm. Znaczy optymizm wynikający z tego komunikatu, który z Wrocławia płynie. To znaczy jednak, że z tego, co się udało tu mimo wszystko zrobić i właśnie z wizualizacją też tej siły solidarności, o której tak dużo mówił Jens, i że to nie jest tylko gadanie. No, to się okazało, że to działa, że to chyba najwspanialszy komunikat. Także dzięki serdeczne Tomku za to, co się udało. Państwu za udział w dyskusji, Państwu też za bycie z nami i zapraszam na kolejne spektakle. Festiwal się nie kończy. Jeszcze parę dni spektakli, rozmów i debat. Dziękuję bardzo.